Pytanie, czy to jest w ogóle do powtórzenia, biorąc pod uwagę, że działamy za 0 euro, 0 złotych, bo pytanie, czy gdzieś te fantastyczne pomysły się po drodze nie kończą. No i też pytanie, czy Jagiellonię będzie stać na zatrzymanie Łukasza Masłowskiego, bo w ostatnim tygodniu pojawiały się doniesienia, że ligowi konkurenci też mieliby chrapkę na tak skutecznego dyrektora sportowego. Wspominano o Rakowie Częstochowa, więc ja myślę, że na dzień dobry i szefa Rady Nadzorczej Wojciecha Strzałkowskiego i prezesa Pertkiewicza no, czeka trudne zadanie, żeby przekonać Łukasza Masłowskiego, że warto zostać, chociaż Jagiellonia jest klubem nie najbogatszym, to mówiąc delikatnie, w Ekstraklasie ma daleki od najwyższego budżet, że jednak warto zostać na Podlasiu i budować historię tego klubu. Jeżeli chodzi o te nazwiska, mówisz, że być może Masłowski odejdzie. Natomiast Nie mówię, że odejdzie, mówię, że są chętni na jego zatrudnienie. Czyli jakby być może odejdzie, bo pewnie będzie miał jakieś oferty na stole. Natomiast jak rozmawialiśmy z prezesem Pertkiewiczem jeszcze tydzień, no wtedy, kiedy Jagiellonia wiadomo już, że będzie co najmniej wicemistrzem, natomiast o to mistrzostwo jeszcze się biła. Jego na koniec zapytałem, czy może obiecać, że uda się, bo to też jest zawsze dla tych drużyn, które potem walczą w europejskich pucharach, najważniejsze, żeby no jednak tam nie robić rewolucji, tylko zatrzymać ten skład. No to tak powiedział, że taki jest plan, ale wiadomo, że gdzieś tam dwa nazwiska. Wdowik Marczuk? No właśnie, już dalej się nam czas skończył trochę, a też byśmy pewnie w pomidora bardziej grali, ale którzy piłkarze twoim zdaniem są kluczowi, żeby ich zatrzymać? Chociaż też z drugiej strony Jagiellonia, jeżeli chodzi o swoją ofensywę, to jest na tyle fajnie zbudowaną drużyną, że to nie jest taki Exposito, który wiadomo, że jak dostanie piłkę, to on strzela i wystarczy go trochę odłączyć i już jest problem z tą ofensywną z golami, tylko tam się ta ofensywa tak trochę rozdziela na... Ale tu na wkraczamy na teren trenera Siemieńca, któremu się należą chyba jeszcze większe brawa niż dyrektorowi Masłowskiemu, bo tak poukładał zespół, tak jak popatrzymy, to w Jagiellonii nie ma wielkich gwiazd. Nawet w tej chwili już w glorii mistrza kraju nie powiemy, że to jest największa gwiazda ligi, to jest największa gwiazda ligi. To są bardzo solidni rzemieślnicy, piłkarze dobrze skomponowani, dobrze dobrani, dobrze do siebie pasujący. Jeżeli, tak jak mówisz, Polulu, Imaz, Nene strzelają 30 kilka bramek i to się rozkłada na nich, no to trudno jest zatrzymać tak napędzoną ofensywę, no bo nie można podwoić jednego, odpuścić drugiemu, bo wiadomo, że ten drugi jest równie skuteczny i tylko na to czekają.